28 w sprawie zadań priorytetowych 2013 rok. Rezygnuje się z następujących zadań priorytetowych uchwalonych uchwałą Rady 915 Mieszczyjowice z dnia 30 sierpnia 2012 roku. Paragraf pierwszy, paragraf drugi, kwota 32 przeznacza się na realizację zadania prognozowego i finansowanie prac remontowych z zakresu zadań priorytetowych powierzonych Rady 915 Mieszczyjowice na 2013 rok. Ja pozwolę sobie tutaj kilka zdań. Spotkałem się z panią Kaczor w Urzędzie Miasta, która jest odpowiedzialna za programy. Sytuacja miasta wygląda następująco, że dopiero w czerwcu, pod koniec czerwca radni podjęli uchwałę co do obowiązujących programów. Procedura wygląda tak, że aby się to wszystko prawomocniło, to będzie koniec sierpnia, a takie są założenia. Pani Kaczor będzie mogła wtedy dopiero ogłosić konkursy. Wytypowani realizatorzy to jest koniec września, natomiast czas realizacji projektu jest 15 listopada. Na wszystkie projekty są przeznaczane pieniądze również z miasta. Dojdzie do jednego z takiego obłomu, gdzie w ciągu półtora miesiąca, góra dwóch, będzie musiała być zrealizowana większość projektów, które zostały wybrane przez miasto. Tutaj nastąpiłby konflikt. Dlatego taka była sugestia pani Kasia, żeby w tym roku jednak pieniędzy nie przeznaczać, zostawić grypę, natomiast kwotę zwiększoną przeznaczyć przyszłym roku. Tyle z mojej strony. Proszę o opinię Komisji Merytorycznej. Komisja Sportu i Rekreacji. Nie opinię. Rewizyjna. Budżetowa. Opiniowała jednogłośnie za. Infrastruktury komunalnej. Nie opiniowała. Praworządności. Nie opiniowała. Kultury i promocji. Nie opiniowała. Edukacji. Nie opiniowała. Pomocy społecznej. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję bardzo. Zatem proszę o przyjęcie uchwały wydarzenia numer 228 uchwały priorytetowej dzielnicy numer na 2013 rok. Kto jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Pytam zatem, że Rada dzielnicy 15. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 15 Mieszczyjowice podjęła uchwałę nr 31/2008/2013. Dziękuję bardzo.